Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o rokowaniach dotyczących ustawy 447, miłości Platformy Obywatelskiej do naszej Złotej Pani, czy pozytywnych aspektach ustawy 447. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego wkroczyła w następny etap, to znaczy w etap licytacji. Pewną rolę odegrało tutaj ujawnienie tajnej notatki, znaczy nie tyle tajnej notatki, co notatki z tajnych rozmów prowadzonych, jak się okazało, co najmniej od roku przez pana ambasadora Chodorowicza, pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską i panem Tomaszem Jastgerdim, pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu. Ta notatka nie pozostawia wątpliwości, że rząd dobrej zmiany, jak powiadam, co najmniej od roku prowadzi tajne rokowania na temat tego, w jaki sposób Polska ma roszczenia żydowskie odnoszące się do własności bezdziedzicznej zrealizować. Przypomnę, że Departament Stanu wyrozumiale pozwala poczekać z, jak to pan Jastgerdi określił, publicznymi i formalnymi przedsięwzięciami na okres po wyborach. Natomiast przed wyborami trzeba będzie tutaj podjąć negocjacje ze stroną żydowską, w których powinien zostać dokonany znaczący postęp, co pan Jastgerdi, przez co rozumie, ustalenie już konkretnych kwot finansowych i tam w odpowiednich transzach. Rząd dobrej zmiany nie zaprzeczył autentyczności tej notatki, nie zaprzeczył, że takie rozmowy prowadzi, tylko najpierw próbował dyskredytować tych, którzy tę notatkę ujawnili. No ja to jestem już przyzwyczajony do tego, bo pan doktor Targalski co tydzień mnie demaskuje jako ruskiego agenta, tam niektórzy inni się przyłączyli, teraz tam taki mój korespondent, pan Radosław Kowalski też mnie demaskuje bez litości. No więc ja jestem przyzwyczajony, a dla niektórych to jest coś nowego, nawet nie wiedzieli, że są ruskimi agentami, ale okazało się, że ten szantaż moralny już nie działa tak, jak kiedyś by działał, kiedy to na oskarżenie o ruską agenturalność wszyscy tam się jeżyli. Teraz już się ktoś, mało kto jeży, dlatego że nawet wśród wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że no tu Putin Putinem, ale to nie Putin tę ustawę uchwalił. Oczywiście Putin amerykańskiemu kongresowi kazał tę ustawę uchwalić, a prezydentowi Trumpowi kazał podpisać, to wiadomo, to my to wiemy. No ale mimo wszystko jednak to nie Putin podpisał tę ustawę, tylko ktoś zupełnie inny. No i okazało się, że ten szantaż moralny już przestaje działać, nawet przestaje działać na wszystkich to, że naczelnik naszego państwa postawił znak równości między interesem Prawa i Sprawiedliwości, a interesem naszej biednej ojczyzny. Przypomnę, że ostatni raz ten znak równości był stawiany w latach 70. za panowania Edwarda Gierka, kiedy to w każdej mieścinie wisiały takie transparenty z napisem program partii, programem narodu. No więc nie bez kozery okazuje się, że naczelnik państwa tak ciepło Edwarda Gierka wspominał jako patriotę, mimo że to Edward Gierek nakazał umieszczenie w konstytucji sojuszu ze Związkiem Radzieckim. No widać, że jak trzeba, to trzeba. No ale to się okazało niewystarczające, w związku z tym rząd dobrej zmiany i ścisłe kierownictwo, znaczy biuro polityczne Prawa i Sprawiedliwości, przeszło do następnego etapu, mianowicie do etapu licytacji. Pan Jarosław Kaczyński powiedział, że nie oddamy ani guzika. Pan premier Morawiecki też to powtórzył, tam lamentował, że Polska, Polacy byli największymi ofiarami II wojny, no już tak
nie, tak już się nad sobą nie użalajmy bardzo, bo to wzbudza politowanie u innych narodów, no ale rozumiem, że pan Morawiecki chciał jak najlepiej, no a wszystkich przelicytował pan minister Joachim Brudziński, który nawet pokazał amatorom realizowania, skłonienia Polski do realizacji roszczeń figę. No myślę, że tam zostanie za to skarcony, a chociaż wyrażał się dosyć powściągliwie, dlatego że powiedział, że Polska nie wykona żadnych roszczeń nieuprawnionych. No to znaczy, a contrario, że uprawnione to wykona w podskokach. A które będą uprawnione? Ano te, co do których podstawę prawną czy pozory legalności stworzy kompleksowe ustawodawstwo. To właśnie mają być te publiczne i formalne przedsięwzięcia, które pan Jastgerdi łaskawie pozwolił na przeprowadzenie po wyborach. Mimo że pan minister Brudziński zostawił taką furtkę na wszelki wypadek, widać wyraźnie, że tu kombinują, to jednak ta figa to już chyba za dużo i przypuszczam, że pan Brudziński zostanie obsztorcowany. Powiedzą jemu starsi i mądrzejsi, słuchajcie Brudziński, wy u nas bardzo uważajcie, wy z tą figą to tak wiecie, komu możecie figę pokazywać, ale nie nam. No, ale mniejsza o to. Proszę państwa, widać wyraźnie, że wkraczamy w etap licytacji, ale zwracam uwagę, że ta licytacja ze strony obozu dobrej zmiany polega na tym, że na deklamacjach wiecowych, które przecież nie stwarzają żadnych stanów prawnych, ani też nikogo do niczego nie zobowiązują. Tym bardziej, że jak wiemy z doświadczenia, politycy bardzo szybko i na szczęście zapominają, co tam wygadywali podczas tych wiecowych deklamacji. Zatem mamy okazję, żeby sprawdzić, tak jak w pokerze się mówi sprawdzam, no to sprawdźmy intencje rządu dobrej zmiany. Jest projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą. No i trzeba tylko 15 posłów, żeby skierować ten projekt do laski marszałkowskiej. O ile mi wiadomo, dotychczas się to nie stało. Z doświadczenia wiemy, tu ostatnio, niedawno całkiem taka sytuacja miała miejsce, że jak trzeba, to Sejm, Senat i pan prezydent potrafią pracować w tempie stachanowskim, zakończyć proces legislacyjny jeszcze w tym samym dniu, w którym go rozpoczęli. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten sposób potraktować również tę ustawę. Podobnie tutaj pan poseł Rzymkowski z klubu Kukiz 15 sporządził taki projekt ustawy, trochę o tak bardzo podobnym tytule, chyba nawet takim samym, ale trochę bardziej rozbudowany. No ale też nie słychać, żeby Kukiz 15, klub poselski, złożył ten projekt do laski marszałkowskiej. Pan poseł Rzymkowski tylko pokazał go do kamery na tle Białego Domu. Nie wiem, czy tam rzeczywiście był na Pennsylvania Avenue, czy też tylko takie tło sobie sprokurował. No ale pokazywanie projektu ustawy do kamery nawet na tle Białego Domu nie oznacza rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Więc albo na tym się skończy, na tym zademonstrowaniu tego projektu przed Białym Domem, czy na tle Białego Domu, albo Kukiz 15, który ma ponad 20 posłów, a więc znacznie więcej niż to wymagane minimum 15, złoży ten projekt pana Rzymkowskiego do laski marszałkowskiej. Jeśli nie, to będzie to znaczyło, że naczelnik państwa wyraził swoje wysokie niezadowolenie z tego i zabronił klubowi Kukiz 15, bo jak klub Kukiz 15 by taki projekt do laski marszałkowskiej złożył, no to koledzy pana Pawła Kukiza nie zostaliby wpuszczeni na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory do Sejmu i Senatu. Widzimy zatem, że demonstracja, która jest zaplanowana na 11 maja, nie tylko zresztą w Warszawie, ale również
również w Waszyngtonie przed Białym Domem, może mieć konkretny cel polityczny, to znaczy sprawdzenie intencji naszych tutaj przywódców umiłowanych, czy oni rzeczywiście chcą postawić tamę tym roszczeniom, czy tylko tak próbują jeszcze raz oszukać opinię publiczną, nawet swoich wyznawców wiernych, no bo potem wyznawcom się powie, słuchajcie, wiecie, rozumiecie, to inaczej nie mogliśmy, bo tu Żydy na nas tupnęły nogą i pogroziły nam palcem, zagroziły, że naczelnika państwa przełożą przez kolano i wsypią mu tam klapsów, no to na taką zniewagę Rzeczypospolitej Polskiej nie mogliśmy pozwolić i dlatego musimy się zgodzić na żydowską okupację. Taka to bowiem jest stawka, proszę Państwa. Widzimy zatem wyraźnie, że te kłamstwo, te kłamstwa, bo to nie jedno kłamstwo, tylko cały łańcuch kłamstw, te kłamstwa mają krótkie nogi. No i wydaje mi się, że to trzeba by w najbliższych tygodniach wykorzystać, spychając Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak obóz zdrady i zaprzaństwa, bo pan Schetino też się nie odważa tutaj wypowiadać w tej sprawie, tylko się licytuje z obozem dobrej zmiany i z panem prezydentem Dudą na miłość do naszej złotej pani. Kto bardziej kocha naszą złotą panią, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy też Platforma Obywatelska? No wiadomo, że Platforma Obywatelska, nikt bardziej nie może kochać naszej złotej pani niż Platforma Obywatelska, a Grzegorz Schetino w szczególności. No, jeszcze jedna osoba, która może Grzegorza Schetino w tej miłości przelicytować, to jest Donald Tusk. Donald Tusk niedawno z okazji, pod pretekstem święta 3 maja, przyjechał do Warszawy i na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął swoją kampanię na wybory prezydenckie przyszłoroczne. No i prezydent Duda natychmiast zareagował, przelicytowując Donalda Tuska, czy próbując przelicytować Donalda Tuska w deklaracjach miłosnych wobec naszej złotej pani. Powiedział pan prezydent Duda, że przynależność Polski do Unii Europejskiej i do NATO trzeba wpisać do konstytucji. No, widzimy, że historia zatacza koło, że tu bez tego wpisania sojuszu ze Związkiem Radzieckim do konstytucji długo nie wytrzymamy. No i myślę, że nasza złota pani, chociaż oczywiście szczególnie sobie upodobała w Donaldzie Tusku, to wiemy, ale na wszelki wypadek, bo na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest przezorności, jak mówi poeta, jakiś bat na Donalda Tuska też chce w ręku mieć. I warto przypomnieć, że w lipcu 2017 roku pan prezydent Duda przez 45 minut rozmawiał telefonicznie z naszą złotą panią, po czym zapowiedział, że zawetuje dwie ustawy sądowe, no i to zrobił, strasznie w ten sposób rozczarowując naczelnika państwa, który wystrugał go z banana na prezydenta. No, widzimy, że to Donald Tusk oczywiście jest faworytem naszej złotej pani, ale i prezydent Duda też jakieś szanse może tam mieć, zwłaszcza jak będzie umiejętnie przelicytowywał nie tylko Kosiniaka-Kamysza, bo tam co tam Kosiniak-Kamysz, ale Donalda Tuska w deklaracjach. To przypomina taką deklarację: przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. No więc tutaj mamy taką deklarację 3 maja w rocznicę konstytucji, uchwalenia konstytucji. Zarówno przedstawiciel jednego obozu, jak i przedstawiciel drugiego obozu złożył deklarację: przy Tobie, nasza złota, Najjaśniejsza Pani, stoimy i stać chcemy. Pozytywne aspekty, no nie ma. Nie ma takich pozytywnych aspektów. Jaki jest sens prawny
tej amerykańskiej ustawy, nie polskiej, tylko amerykańskiej, taki, że rząd Stanów Zjednoczonych na podstawie tej ustawy zobowiązał się do dopilnowania, żeby Polska, która przede wszystkim jest na celowniku, zadośćuczyniła żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do mienia, do własności bezdziedzicznej. Taki jest sens prawny tej ustawy. Ona zobliguje sekretarza stanu, żeby co roku składał sprawozdanie kongresowi. A jaki jest stosunek kongresu do tej sprawy, to już nie musimy się domyślać, bo już żeśmy się dowiedzieli. 88 na 100 senatorów zwróciło się do sekretarza stanu na piśmie, żeby przedsięwziął wobec Polski śmiałe kroki, które by Polskę tam podkręciły, żeby się tak nie ociągała. No i 1 września pan Pompeo, bo to do niego list był adresowany, pan Pompeo będzie w Warszawie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych umiłowanych przywódców zapytał o to prezydenta Trumpa, jak to on sobie wyobraża i tak dalej, i żeby te argumenty, o które tutaj pan podniósł, żeby mu przedstawił. Pan prezydent Duda miał dwie okazje, żeby to zrobić. Kiedy był w Białym Domu i w cztery oczy rozmawiał z prezydentem Trumpem. Za pierwszym razem, kiedy był jesienią 2018 roku, odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem, a tego samego dnia wieczorem w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników, właśnie takiego, który mi to relacjonował bezpośrednio, pan prezydent został zapytany, czy w trakcie tej 20-minutowej rozmowy poruszył sprawę ustawy 460. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytany został, dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No pewnie, że nie zaproponuje czegoś takiego, bo w interesie prezydent Trump nie jest prezydentem Polski i nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy. Jeżeli władze państwa polskiego wykazują nieśmiałość albo brak zainteresowania tą sprawą, no to dlaczego on się ma tym przejmować? Nie będzie się przejmował. Obawiam się, że też nie zostanie zapytany, kiedy będzie w Warszawie. Kolejna okazja, że tak powiem, przejdzie nam koło nosa. Pan pyta, że no, gdyby Żydzi stali się okupantami tutaj w Polsce, ja nie mówię tego, że oni tu będą kogokolwiek mordowali, bo tylko używam tutaj polskiego znaczenia łacińskiego słowa okupatio. Okupatio to znaczy zawłaszczenie. Jeśli by taki ogromny majątek został środowiskom żydowskim przekazany, no to by zawłaszczyli Polskę, a przynajmniej znaczną jej część. No, to takie przypuszczenie, że Żydzi by się o nas troszczyli, to przynosi wprawdzie panu zaszczyt, ale niestety uważam je za naiwne. Uważam je za naiwne. Oni by się troszczyli. A to proszę pana, jasne. Jasne, nie. To nawet muszę powiedzieć, jeśli państwa interesuje, jak to właśnie jest w warunkach okupacyjnych, to warto przeczytać takie wspomnienia Adama hrabiego Ronikiera. Adam hrabia Ronikier był w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, prezesem Rady Głównej Opiekuńczej. To była jedna z dwóch polskich organizacji, które oficjalnie działały w Generalnej Guberni. Pierwszą to był Polski Czerwony Krzyż, tam była hrabina Maria Tarnowska prezesowała temu, a drugą to była właśnie Rada Główna Opiekuńcza i on był prezesem oczywiście do czasu, kiedy Niemcy go nie przepędzili to z tego stanowiska i tam nawet do więzienia trafił, no mniejsza. I on tam z racji tego, że Generalna Gubernia, w ogóle Rzesza Niemiecka była państwem socjalistycznym i Generalna Gubernia też na swój sposób. W związku z tym rząd Generalnej Guberni zbierał podatki z Generalnego Gubernatorstwa całego, a w budżecie była taka pozycja pomoc społeczna.
pomoc społeczna. No więc Adam Ronikier się domagał, że jak wy tu zbieracie podatki i taką macie pozycję, to powinniście przynajmniej część tych środków przekazywać Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona wydawała 2,5 miliona posiłków dziennie. Także to i to wszystko się opierało na ofiarności społeczeństwa polskiego, a Rada Główna Opiekuńcza żadnego dofinansowania od rządu generalnej guberni nie dostawała. Więc to pokazuje, jak się okupant troszczy o ludność okupowaną. Nie robiłbym sobie wielkich złudzeń co do tego. Kolejne pytanie. Czy znana jest historia, aby państwo będące w sojuszu z innym państwem płaciło temu drugiemu haracz za... No ja nie znam takiego przypadku. To jest właśnie dlatego dobrze by było zapytać prezydenta Trumpa, no jak on sobie wyobraża przyszłość sojuszu polsko-amerykańskiego w tych warunkach. Bo proszę państwa, Polska jest państwem sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na czym polega charakter uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim? Ja nie mówię, że to jest źle, bo dobrze jest, ale uczestnictwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim polega na tym, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb rozgrywki globalnej, którą Stany Zjednoczone prowadzą, a to z Rosją, a to z Chinami, a to z Iranem, a to Bóg wie jeszcze z kim. I to nie my będziemy decydować, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jaki zasięg będzie miała, jakie skutki przyniesie, więc to będą decydowały Stany Zjednoczone, a my będziemy najwyżej ponosili konsekwencje, na przykład w postaci zniszczenia naszego terytorium. No bo może się tak zdarzyć, prawda? W związku z tym Polska powinna uzyskiwać wynagrodzenie stosowne, które powinna następnie obracać na wzmocnienie sił własnych, przede wszystkim militarnych. Bo nie można się opierać, nie można, nie powinno się w każdym razie, bo to można oczywiście tak robić, ale nie powinno się tak robić, opierać bezpieczeństwa własnego państwa i własnego narodu na tym, że będą tutaj stacjonowały, będzie tu stacjonowało obce wojsko. Ono nawet może być pożyteczne, tylko jedno o nim wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego, no chyba oczywiste, prawda? A własny rząd może w pewnym momencie im powiedzieć tak, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie. Wracamy do domu. I co my wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Dlatego, co, na czym, jak się kończy prężenie cudzych mózgów, to myśmy się przekonali we wrześniu 1939 roku. O, teraz będzie obchodzona rocznica 80. To dobrze jest sobie takie rzeczy przypomnieć, żeby tu nie popadać w jakieś iluzje. I Polska, będąc w NATO, powinna wykorzystywać fakt obecności swojej do wzmacniania, nieustannego wzmacniania sił własnych. Proszę zwrócić uwagę, co powiedział prezydent Trump podczas konferencji prasowej, kiedy tam odwiedził go prezydent Duda. Prezydent Duda narzekał na Rosję, a prezydent Trump narzekał na Chiny. Ale jak już skończył narzekać na Chiny, to powiedział tak, jestem przekonany, że Polska będzie miała wkrótce dobre stosunki z Rosją, tak jak Stany Zjednoczone. No, moim zdaniem to jest bardzo ważna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. W moim przekonaniu może ona zapowiadać kolejny reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Bo jeżeli głównym problemem Stanów Zjednoczonych są Chiny, a chyba tak jest, to jeżeli Stany Zjednoczone będą próbowały jakoś rozegrać te partie z Chinami, to rozsądek by im nakazywał, żeby zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. No i pytanie, czego Rosja zażąda w zamian? Bo w polityce trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? To
Między tymi dwoma odpowiedziami jest cała polityka.